Zginął, szukając Grzegorza Borysa. Tuż przed pogrzebem rodzina poprosiła o jedno. Strażak Nurek Bartosz Błyskal zginął podczas obławy za Grzegorzem Borysem, podejrzanym o zabójstwo swojego 6-letniego syna, Olusia. W środę, 8 listopada odbędzie się pogrzeb młodego sekcyjnego. Tuż przed uroczystością rodzina zaapelowała do żałobników. Pogrzeb Bartosza Błyskala. Strażak zginął, szukając Grzegorza Borysa. Bartosz Błyskal brał udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa i przepłacił to własnym życiem. W środę, 1 listopada młody strażak znajdował się w ekipie nurków, która przeszukiwała zbiornik Lepusz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 27-latek z Gdyni zszedł pod wodę, chwilę później koledzy nagle stracili z nim kontakt. Gdy młody strażak został wydobyty z wody na powierzchnię, był nieprzytomny. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować. Pogrzeb Bartosza Błyskala. Strażacy zaapelowali do żałobników. Pogrzeb Bartosza Błyskala zaplanowano na środę, 8 listopada bieżącego roku, na godzinę 12 w parafii EŚW. Floriana w Kolbudach. Uroczystość zostanie odprawiona ze strażackimi honorami. Tragicznie zmarły 27-latek zostanie następnie pochowany na cmentarzu w Lublewie Gdańskim. Pogrzeb będzie miał charakter uroczystości państwowej z asystą honorową Państwowej Straży Pożarnej, przekazali koledzy z jednostki 27-latka. Po mszy świętej nastąpi przemarsz w kondukcie. W związku z tym w rejonie kościoła oraz drogi wojewódzkiej 221, na odcinku Kolbudy-Lublewo-Gdańskie, wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu, w tym całkowite wstrzymanie ruchu w czasie przemarszu. Prosimy o śledzenie komunikatów policji i podporządkowanie się kierującym ruchem policjantom, zaapelowano. Pogrzeb Bartosza Błyskala. Bliscy mają jedną prośbę. Za pomocą strażaków z apelem do żałobników zwrócili się także najbliżsi Bartosza Błyskala. Rodzina strażaka poprosiła, by nie robić zdjęć w czasie ceremonii wewnątrz kościoła. Uroczystość ma charakter modlitewnej zadumy, która nie powinna być przerywana robieniem zdjęć przez media, przekazano w komunikacie.